A druga prośba to jest do tych młodych, którzy by chcieli naśladować Stanisława nie tylko w tym, żeby bywać u ojca, ale być wytrwale, to jak macie jeszcze trochę sił, to zapraszam was dzisiaj na godzinę 16 do katedry na 2 godziny, a jak ktoś wytrzyma, to na 4. Ale te pierwsze 2 godziny będą polegać na tym, że to wy będziecie mówić, a ja będę słuchał. I ja już się na to cieszę, że będę mógł posłuchać młodych ludzi, żeby wiedzieć, co mówić w Rzymie na synodzie biskupów, kiedy tam pojadę w październiku. Wieczorną mszę świętą będzie przewodniczył ksiądz kardynał Tagle. On też będzie głosił homilię, więc nie będzie powtórki. Więc jak ktoś będzie miał wystarczająco dużo sił, to jeszcze może przeżyć drugą Eucharystię.